mężu, stań do walki! Zreciem ro... A, cwaniak nie podchodzi. Idiot! Hahaha! Idioci! Hahaha! Idiots! Tak! Księży Muczy. No właśnie. Klucz szamana kolejny. A, tam chyba się leczy. Mine. Moje, no. Mine. Oczywiście, Brynjolf. Standard. Kurczę, jeszcze są! No cóż, ważne, że mniej, prawda? Może się tym razem przekradniemy. Skoro jest ich mniej, to da radę. Scouting, lepszy scouting, taki niż żaden, prawda? Nilec. Ale te nazwy naprawdę mnie dobijają niektóre. Tam są. To tu możemy normalnie iść. Bramy są super. Błagam, rany Ewo, co ewolucja robi? Jestem ciekaw, jak taki zamek wygląda tak naprawdę. Nie sądzę, by to tak wyglądało. Ekspert, kurczę. Dlatego tak trudno. Nie, no pójdziemy z skrótem chyba. Nie, mogę doszkalać, ale wiecie, szkoda wytrychów. Trochę szkoda mi ich. No, w tych rurach. Musimy znajdować się pod jeziorem. Pod jeziorem? Aha, chyba tu gdzieś jesteśmy. Możliwe. Maybe, maybe. F5. Żadnych przycisków farmerów nie widzieliśmy. Zauważyliście to? Jakiś dźwięk. Do walki! Dzięki ci, o pani cień. Elendil! Aż tak ci się to podobało? Fajnie, szklane strzały za robienie, co? Fajnie, może przerzucę się na szklane niedługo. Uhu, to byłoby coś.
krzyknąłem niedawno. Wiecie, zauważyłem, tam były też głowy wilkołaków. Co tam robiły te głowy wilkołaków? To mnie zastanawia. Przejdziemy tędy? O, łamiemy zasady, super. Oj, 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 oj. Ale czad! Chwila, skoro to takie coś, no to muszę ubrać coś na... O. No jak wiecie, one żygają. Ha, nie wejdą tutaj! Tylko miał mi jak zabawa. Palmerowie nas usłyszeli. Shit. Ej, zwykłe. Ała, ej, nie fair. Nie fair. Kto to rzucił? Kto to rzucił? Zgarniam twą duszę dla nocnicy. Co za cheater? Na co cię stać? A, tu jesteś. Dobrze mnie poczułeś. Oj, kurczę, myślałem, że kolejny. Myślałem, że kolejny, no. Szkoda, że tych wywabiło, no. Mogłem się prześliznąć jednak. Bym załatwił ich ładnie. Dawno nie robiłem pewnego triku, który mi nie wyszedł. No trudno. Och, no trudno. Co ja poradzę na to? Zaraz przejdzie przemiana. O, no właśnie, tu to było. To było! Byłoby pięknie! Wiecie, co chciałem zrobić? Tu stali farmerowie, a ja fus roda i by im zabił, no! I dałbym tu goofy scream. To chciałem zrobić. Niestety przez pewien głupi błąd, który popełniłem, nie wyszło i nie doświadczycie tego. Oho, zbliżamy się. Nie ma wątpliwości. Musimy się przygotować. Zróbmy to dla Gallusa i Gildii. To miejsce jest niczym labirynt. Jakim cudem krasnoludy mogły odnajdować tu drogę? Przestępstwo to jedno, ale morderstwo to co innego. Będziesz tak mówić? Czy co? Kajak, czekaj. Przy odrobinie szczęścia będzie to ostatni dzień życia Mercera. Przestępstwo to jedno, ale morderstwo to co innego. Mercer za to zapłaci. Dobra, poprzestańcie się powtarzać! Ja tu się rozgrzewam! Czeka nas ostateczna walka! Starcie ze zdrajcą! No. To co? Jedziemy! Let's go, mate! Uuu, takie coś! Nie spodziewam się. Rany faktycznie duże to oczy. Karlia, no nie! Dajcie spokój, czego zastrzelić? Nie możesz zdobyć nade mną przewagi. Idioto, co ty robisz?
Ej, chcę coś zrobić, nie mogę się ruszyć. Gdy Bryniolf przyprowadził cię przed moje oblicze, wyczułem nagłe drgnięcie powietrza. Wtedy wiedziałem, że ja lub ty skończymy na czubku ostrza tego drugiego. No błagam, aż tak byłeś zazdrosny? Daj mi klucz, Mercer. Czym ta Kariach wypełniała wasze głowy? Opowieściami o złodziejach z honorem? Tak. Przysięgami pełnymi kłamstw i niedotrzymanych przysiąg? No to akurat twoje historie. Nocnicy, nie obchodzisz ty, klucz, czy cokolwiek innego, co ma związek z gildią. Tak? Nie chodzi o Nisę, to sprawa osobista. Niech szlak trafi Nocnicę, przychodzę po oczy. Nie wierzę ci, będzie mi Nocnica. Nie chodzi o Nocnicę, to sprawa osobista. Zemsta, tak? Tak. Niczego nie nauczył cię czas spędzony z nami? Kiedy otworzysz oczy i zobaczysz, że moje działania w niczym nie różnią się od twoich? Kłamiemy, oszukujemy i kradniemy. Tak, tylko ja to robię z honorem, a ty nie. To jest jakaś różnica, nie? Więc polega na tym, że ja wciąż mam honor, właśnie. To jasne, że nigdy nie spojrzysz na kościany klucz tak jak ja. Jak na źródło nieskończonego bogactwa. Zamiast tego wolisz potykać się o swoje głupie zasady. Jeśli ktoś zginie, to ty. Więc kości zostały rzucone, a moje ostrze znów posmakuje krwi słowika. Let's see how much blood's in you. Zajmę się tobą, gdy uporam się już z twoimi męczącymi towarzyszami. W międzyczasie możesz lepiej zapoznać się z Brynjolfem. Haha, spadaj, właśnie! Ej, gdzie on? Wybacz. Gdzie jesteś? Kurczę, utknąłem. Nie widzę go. Gdzie jesteś? Wrodzę i walcz jak mężczyzna! Kurczę, woda jeszcze zalewam, to jest najgorsze. Mercer, chodź tutaj! Dobra, poddaję się, Mercer! Teraz zejdź tu, bym schował ci dupę! Dobra. Dobry jest. Ale ja jeszcze mam asa w rękawie. Krzyki. Skazany na śmierć. Tak, i przywracanie. Kurczę, woda. To jest najgorsze, że tu woda wypełnia. Wiecie co oznacza? Że będzie trzeba pływać. Będziesz, nie będę musiał. Mercer, chodź tutaj! No gdzie jesteś? Mercer! Mercer! Chcę ci coś powiedzieć do ucha! Zabiłem tysiące takich jak ty! Twój koń jest bliski! Ciota! Ha! Tak! Pochłonął mnie cień. Przeszukam, potem się pożywię. Kościany klucz, tak. I lewo oko Falmera. Nie jestem za ciężki? Nie jestem, super. A metys bez skazy, granat bez skazy, mikstura. O rany, ty ale takie coś miał. I nie wykorzystał, głupek. O nie, no błagam, tego brakowało, no. Ech, dobra, co by tu wykorzystać? Czego się pozbyć? Ta zjawy, przecież wydaje się być widmem. Może tego, albo dekokt siły przez 300 sekund, 5 minut bym miał. No nie wiem, może. Ile mam zdrowia? Pokażę mi to? Pokażę. No błagam, nie. Czemu to takie drogie, takie ciężkie musi być i drogie, no. Chwileczkę. Dobra, zapisałem jakby co. Przez 30 punktów. A, dobra. Trzeba udźwignąć to wszystko. Cieńczenia, pożerania, tunika z opasem, takie coś miał. I kościany klucz. Proszę bardzo, oto klucz, który otworzy wszystko. Nawet wieżę, żeby się na was zawaliła. No. Teraz ucieknij, to jest najgorsze. No właśnie, i nie wiem gdzie uciec. To jest najgorsze, nigdy nie wiem gdzie tu uciec.
Z drugiej... inną drogę wyjścia, zanim wszystko znajdzie się... No błagam, gdzie tu jest wyjście? Błagam! A, chwilę, chyba górą. Chyba. Rany, gdzie tu wyjście? Błagam. Jeszcze jedną miksturę wypiję. Chwilę. Nie, nie, nie. Wykrycie życia. Wykrycie życia. Żeby ich widział. Chwilę, jeszcze wypiję jedną miksturę. Mam tu chyba poddychanie pod wodą, prawda? A jak nie, no to... chyba mam czar jeszcze. Chwilę, mam czar. Czar, czar, czar. Tylko gdzie to było? Przemiana? Magiczne światło, oddychanie... O, oddychanie pod wodą. Poza przez 60 sekund. Dobra, to. Och, rany, nie znoszę szukać tego wyjścia. Nigdy nie wiem, gdzie to jest. O, no nie, no gdzie? Gdzie mam płynąć? Gdzie? Gdzie mam płynąć? Tędy? O, tu są, dobra. Rany, utopię się tutaj! Gdzie on jest? O, Falmer. Kurczę, to jego widziałem chyba. No błagam, gdzie tu jest wyjście? Ja się tu uduszę. Tędy? Błagam, tędy. Dobrze? Dobrze? Niedobrze. O kurde, czas leci? Nie wiem. Ja nic nie wiem. Gdzie tu jest wyjście? Tu? Nie. Nie, ja się tu uduszę. Zobaczycie, będzie game over, bo się uduszę. Trzeba było jednak wziąć Argonianina. O, tędy, widzę, tędy. Dobrze, jest, żyję. Ja żyję, super. A oni? Hej, ludzie. No chodźcie, to tutaj. No tutaj, ludzie. To miejsce. O, możesz mówić pod wodą. Tutaj, no tu jest wyjście. Chodźcie. I się uduszę, mi game over zgaduje, co? To miejsce się, że też możesz mówić pod wodą. Ech. No halo. To tutaj już, halo. Mercer Frey nie żyje. Przy jego zwłokach udało mi się znaleźć kościany klucz do Cicy. Pora uciekać z Igra, zanim cała ta ruina zwali mi się na głowę. Dobra, może na zewnątrz będą na nas czekać. Normalnie tu wyszli i zaczęli gadać, o. Wybacz, o, Lydia, siema. Mam ważne sprawy na głowie. Porozmawiamy kiedy indziej. Kamiak, czekaj, gdzie ty idziesz? Nie mogę uwierzyć, że to już koniec? 25 lat wygnania i nagle... Ej, gdzie ty? Ej, nie odchodź! Po wszystkim? Pozostaje tylko upewnić się, że kościany kluczy wróci bezpiecznie na swoje miejsce. A, czy to nie koniec? No tak, trzeba oddać ten klucz. Zdaje się, że to nie będzie proste zadanie. Obawiam się, że to nie... Oczywiście! Musi być drugie dno! Kościany klucz został skradziony z grobowca Zmierzchu. Tak, utraciliśmy dostęp do wewnętrznego sanktuarium. Tak, wiemy. Jedynie droga pielgrzyma pozwoli nam go odnieść na miejsce. Droga pielgrzyma? Zgodno, że nie zdarzyło ci się korzystać z drogi pielgrzyma. Nie stworzono jej dla słowików. O, no ładnie. Powstała, by poddać próbie tych, którzy pragnęli w inny sposób przysłużyć się nocnicy. A w jaki sposób? Tym samym nie mam pojęcia, co cię tam czeka. No to zaczynajmy. Rynjolf będzie potrzebny w gildii złodziei. No tak, on już idzie. Utrzymać tam porządek pod twoją nieobecność. No fakt. A ja... On jest moim zastępcą. Mianuję go zastępcą! Nocnicą po tym, jak zawiodłam w misji chronienia klucza. Obawiam się, że musisz zwieńczyć tę podróż samotnie. Idę sam, z Lydią. Nie martw się, zwrócę klucz. Weź to ze sobą. Nie mogę obiecać, że... Rzucisz to? A jak nie złapię, to co? Z pewnością potrzebujesz go bardziej niż ja.
Posługiwałam się tym łukiem przez... O, łuk! Lepszy łuk! No, no. Mam nadzieję, że i tobie przyniesie szczęście. Łuk słowika! No, no. Lubię ten łuk. Nie wiem, dlaczego nie chcesz ze mną iść. Bo ja głupi jestem. Jestem słowikiem od bardzo dawna. Sprzedałam swoją lojalność nocnicy w zamian za wiele lat zyskownego złodziejstwa. Mhm. Zakochanie się w Galusie było błędem. I nie chce się zakochać we mnie, a? Spokojnie, nie jesteś w moim typie, bo argonianki. A i sam Galus, które nie chcą mieć gnąć, oczywiście. Z tego właśnie powodu. Dopóki klucz nie zostanie zwrócony, moja noga tam nie postawi. A, już skończyła się. Skończyła. Wiele. Opowiedz mi o przejściu wewnątrz grobowca. Tunel zapewniający łączność z krainą nocnicy, wieczno zmierzchem. Znajduje się w Skyrim. O, serio? W Skyrim? To nam ograniczy jakieś 500 km kwadratowych. To historia. Elfy i ludzie wznieśli bo szukać jego na Saharze. Zmierzchu, by zapewnić ochronę przed tymi, którzy chcieliby wykorzystać jego moc. Przed Mercerem, co? To właśnie za pośrednictwem tego tunelu otrzymaliśmy największy z Tak, wiem, nie musisz mówić, przepraszam. Szczęście. Co otrzymuje ona w zamian? To pozostaje tajemnicą. Nasze dusze, rozrywkę w Dedrick TV, nie wiem, różnie. To jest historia drogi pielgrzyma. Choć nocnica nie pragnie uwielbienia w tradycyjnym sensie, na terenie grobowca Zmierzchu powstała niewielka grupa kapłanów. Mm-hmm. Rzecz jasna, nigdy nie weszli w bezpośredni kontakt z nocnicą, ale twierdzili, że zyskali jej przychylność. Fajnie. W ramach swych obowiązków stworzyli przeróżne, bezpodstawne rytuały i ceremonie. A wszystko to w imieniu nocnicy. Czyli coś jak kwalifikacja tego, nie już za autosłowikom? Kapłani ci nie zagrażali kościanemu kluczowi, ani tunelowi do krainy nocnicy. Tolerowano więc ich obecność. Aha. Jedna z ich ceremonii związana była z drogą pielgrzyma, a nazywano ją próbą wartości. Pięknie, muszę zawsze przedstawić wartość, nawet jak zabiję największego zdrajcę. Który w stanie ją przejść, stapiał się z cieniami. Można jedynie zgadywać, co to miało oznaczać. Powiedzmy o agencie ukrycia. Agent ukrycia to mistrz pozostawania niewidocznym. Nie wiem, o co chodzi z tym agentem, nie było o tym ciemnością mowy. I wykorzystywać ją dla własnej korzyści. Ninja! Jak ja! Nie dochodziło nawet. W nocy lub w ciemnych pomieszczeniach agent ten potrafi dosłownie stać się niewidzialny. Ohoho, to coś dla mnie. A podstępu? Agent podstępu wykorzystuje cienie, by zmącić ocenę sytuacji osób znajdujących się nieopodal. Dezorientacja to się nazywa, czy jak? Kształtując ciemność wedle swej woli, może on zmanipulować innych, by przez określony coś jak czas... Łamanie woli, krzyk, kolejny krzyk w tym dodatku. A konfliktu? Agent konfliktu może wystrzelić mackę czystej ciemności prosto w serce Nigdzie. Innej coś osoby, jak hentai? Powodując poważne obrażenia. O tak. Więź ta wzmacnia jednocześnie siłę życiową agenta, czyniąc go silniejszym. Fakt. Dobra, dzięki. Skoro Lydia jesteś, to podtrzymasz! Odsłaniam cię. Poniesiesz na mnie trochę rzeczy? Będę dźwigać twoje ciężary. Zobaczmy. Podtrzymasz te oczy Falmera, bo są ciężkie. O, lewe oko. No nie, błagam, bez jaj. Naprawdę nie mogę tego dać. Też nie mogę, mogę. No, przynajmniej to mogę dać. Co by tu jeszcze? Dobra, podtrzymaj te. Wciąż za ciężki, kurczę. To pewnie ten łuk mnie ciężki łuk pewnie mam. Mikstury, kurczę. Broń to jest, a nie mikstury. Ameryka strzela, po co mi to gówno? Ostrze słowików. No, naładuję je trochę. Chwileczkę dam ci. O, łuk słowików, patrzcie. Ebonowy. Zamierza cel za 20 punktów i proszę go za 10 punktów. Fajny łuk. Obrażenia 24, a mój szklany łuk, no ej, takie samo obrażenia, ale jest lepszy, łuk słowików jest lepszy, muszę go przepisać, trzymaj łuk. O, super, teraz oznaczę go jako ulubiony. O, proszę. Chwileczkę, łuk słowików jest, dwa, proszę. Chować. No, okej. Okay. Wybacz, młody. No właśnie, zastąpisz. Tak, tak, słowiku? Jasne. Skyrim! Wydostajemy się stąd! Na powierzchnię, bo odetchniemy świeżym powietrzem. O, tak.
I zwróć w następnym odcinku. O, fajnie. Oceniam, czy jest bezpiecznie. A, najwyżej tam takie coś. No i proszę bardzo, otrzymałem łuk. Fajny łuk otrzymałem, mam fajną zbroję nawet, lekką. Może nawet w niej pozostanę, całkiem czatowo wyglądam. No, w każdym razie, w następnym odcinku, no zobaczycie preview. Tutaj po raz pierwszy dostaje się nie 4, nie 3, ale 2. Dwa questy w cenie jednego. Chociaż nagrane w 2 dni. No, w następnym odcinku, jak zrobię trochę miejsca, no zobaczycie, co się będzie działo. Ale ogólnie będziemy zwracać klucz. No, obejrzyjcie preview, dziękuję za oglądanie. No i pa! Byliśmy tutaj! Będziemy tu po wsze czasy! Zapisałem na szczęście, ale będziemy tu po wsze czasy! Co teraz?